W nowoczesnych wnętrzach coraz częściej decydujemy się na ścianę dekoracyjną. Dodatkowy efekt uzyskamy montując listwę LED. Do tego posłuży nam maskownica. Znajdujemy się przy naszej ścianie dekoracyjnej. Wykończyłem ją w dwóch różnych materiałach. Z jednej strony mamy tynk dekoracyjny, z drugiej beton architektoniczny, aby pokazać Wam efekt podświetlenia dwóch różnych materiałów. Wy oczywiście możecie wykonać dowolnie swoją ścianę dekoracyjną, przyklejając tapetę bądź układając cegłę. Ściana ma 3 mm długości, dlatego będę potrzebował dwóch maskownic. Z tego względu, że maskownica ma 2 metry długości. Maskownica zdecydowanie jest szybsza w montażu w porównaniu do tradycyjnej metody przy użyciu profili. Zaletą gotowej maskownicy jest to, że nie trzeba osadzać narożnika i szpachlować. Ponadto maskownica ma idealny kontur. W zestawie są elementy montażowe. Potrzeba jeszcze wkrętów lub kołków, klej montażowy, masy do spojnowania Uniflot oraz akrylu. Wyznaczamy miejsce, w którym chcemy zamontować dekoracyjną listwę. Zwykle to około 10-15 cm od ściany. W tym miejscu należy przymocować blaszki dostarczone w zestawie. Blaszki mocujemy za pomocą wkrętów TN, jeżeli sufit wykonany jest z płyt GK, lub za pomocą kołków szybkiego montażu, jeżeli strop jest betonowy. Na powierzchni, która będzie przylegać do sufitu, aplikujemy klej montażowy. Mocujemy maskownicę. Wciskamy ją tak, aby blaszki znalazły się pomiędzy stropianem a płytą GK. Następnie maskownicę dokręcamy do blaszek za pomocą wkrętów TN. Jedna maskownica zamontowana, następnie odmierzamy, docinamy drugą maskownicę, montujemy w ten sam sposób i łączymy wszystko w jedną całość. Teraz zaszpakluję połączenie maskownic, aby było niewidoczne. Użyję do tego masy do spoinowania Knauf Uniflot. Rozrabiamy masę w wiaderku, wsypując zaprawę do wody. Po chwili mieszamy do uzyskania gęstej konsystencji. Masę nakładamy szpachelką na połączenia maskownic, także w rogach pomieszczenia. Szlifuję łączenia drobnoziarnistym papierem ściernym. Odpylam delikatnie wilgotnym pędzelkiem. Jeżeli sufit nie jest idealnie równy, to szpary pomiędzy maskownicą a sufitem wypełniamy akrylem. Zostawiamy do wyschnięcia. Listwę dekoracyjną możecie pomalować na dowolny kolor, taką samą farbą jak ściany czy sufit. Zobaczcie, jaki efekt uzyskaliśmy, podświetlając naszą ścianę dekoracyjną. Podobał Ci się nasz poradnik? Jeśli tak, to polub to wideo. Tutaj możesz zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. Jeżeli masz pomysł na nowy temat poradnika, to koniecznie zostaw wiadomość w komentarzu. Do zobaczenia.